1966 roku za festiwalową scenografię odpowiadał Jerzy Masłowski. W nawiązaniu do deszczu, który od samego początku nawiedzał wydarzenie, amfiteatr udekorowano parasolkami. 80 artystów wystąpiło podczas kilkunastu koncertów, m.in. premier czy Popołudnia z młodością. Tym razem jurorzy docenili Łucję Prus za piosenkę Po prostu jestem. Artystka zaprezentowała się także z utworem, do którego słowa napisała Agnieszka Osiecka. Już nie wołam cię w szelestach, gdy zaskrzypi leśnych róż. Wśród festiwalowych trofeów, które można było wygrać, znalazły się m.in. koperty z gotówką, telewizory czy kryształowe puchary. Joanna Rawik otrzymała nagrodę Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu. Po co nam to było? Po co nam to było? Uznaniem publiczności cieszyła się także wokalistka jazzowa Fryderyka Elkana. Przebojem Opola w 1967 roku został utwór Jesteśmy na wczasach Wojciecha Młynarskiego. Jesteśmy na wczasach w tych góralskich lasach, w propieciach słodeszych. Największym wydarzeniem festiwalu stał się występ Czesława Niemena, który po raz pierwszy zaprezentował publiczności utwór Dziwny jest ten świat, która stała się niekwestionowanym hymnem pokolenia. Świat, gdzie jeszcze wciąż